is how we fucking party. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Młodszy, a to jest kolejny odcinek z Gotika. I na początku chciałem was przeprosić za to, że ten odcinek będzie dość nietypowy, a ponieważ jak go nagrywałem, coś się stało i nie mogłem, i w ogóle nie zapisało mi dźwięku tego, co mówiłem, tylko to, co w grze było. No i to będzie taki dość odcinek, pierwszy raz, jaki taki będę robił, bo nie będę mówił od razu podczas gry, tylko komentował. No i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Będę się starał tak nie robić, bo jeszcze to po prostu nigdy nie robiłem. No ale w porządku, dobra, zacznijmy. No i jak tutaj wcześniej widzieliście, przywołaliśmy sobie armię ciemności i poszliśmy sobie, jak tutaj wcześniej byli ci orkowie, ci martwi orkowie i ten jeden strażnik, który nas zabił. No i tutaj sobie na spokojnie weźmiemy czar na zabicie ożywieńców, no, którego wyceluję i padło dzisiaj na ciebie, kolego. Łapaj. Okej. Grzecznie przyjął. Dobra. No i co? Teraz... O, nie. Ten strażnik znowu. A też kiedy ty mu nic nie robią, to słabo. Tylko go wkurzają co najwyżej. Ale zobaczymy, co dalej zrobimy. No tak biega teraz w kółko, biega w kółko. I nic. Tak. Wyciągnij magię. A nie, uzdrowi się, dobra. Dobry pomysł. On podszedł i go znowu walnął. Dobry pomysł. Dobra, zabij go, będzie w końcu. No, no, bo się zabije. Znowu. O, dobry blok. A, teraz uciekaj. No, teraz uciekamy. Niestety. No. Tamten został w tyle. A my się... O, do nas? Nie. Szkielety nasze zabija. Okej. My się uleczymy. A oni niech w tym czasie go zabawią. Dobra. Będzie teraz... Zabij go. Za nasze krzywdy. No i on już ma przerąbane. On nie przeżyje tego. No gin. No... Jak to jest możliwe? Jak ja mogę tak nie trafiać w niego? No dalej. Zabij go. No, o Boże. No, jak mało życia nam zostało. Na farcie to zrobiliśmy. No ale dobra. Ale on zginął, a nie my. To jest jedyny pozytyw z tego. Dobra. Przeszukaj go. Nic jak zwykle ciekawego tam nie ma. Uleczymy się. Jak to zwykle robimy. No już mało nam zostało tej armii ciemności. Nie wiem, czy dalej tam robiłem coś z tego, czy nie. Ale orkowie to łatwo, bo pojedynczo nas atakują. No, trzeba save'a puścić. Dobra. I lecimy dalej. Z toporem na orków. Bo magia już się chyba skończyła nam. Tutaj gdzieś jeden ork był, tam jest drugi. Tam już widzę dwóch orków. No to pójdziemy do tego na początku. Oby żadnego tam strażnika nie było. Okej, już nasz zauważył. O, ktoś wyciągnął broń. I to... Nie wiem, czy to był ork, czy strażnik. Ale słyszałem wyciągniętą broń. Uzdrowienie? Nie. Miksturki. O, kogoś znowu biją. A nie, podeszli do nas. Szybki sejwik. Nie możemy grać dalej. Dobra, wyciągaj topór i idziemy. No, nikogo nie ma, jest są tylko ci dwaj. No to powinno pójść prosto z nimi. Dość. A, kula ognia, pobawimy się
co nam szkodzi. Jak tam. O! No super. Nasz kolega łysy. Nie martw się, nawet nie wyciągaj broni. No nie no, musiał ciachnąć po prostu nas. Dobra. Gin, kolego. Już ciebie nie będziemy potrzebować. Mieczyk zabierzemy sobie, resztę też pozabieramy. Okej. No i strzelamy sobie z fireballa. Przyjmij to. O, robi się źle. No i nasz szkielet oczywiście musiał to przyjąć za niego. Jakby gdyby nigdy inaczej. A, teraz dwóch orków na nas poszło. No nie jest za ciekawa sytuacja. No. Ale no pojedynczo by nas atakować, no bo po co razem atakować? No. A te debile patrzą się na nas zamiast jego atakować. No, z kim ja pracuję, z kim ja pracuję? No a jeszcze światło mi zgasło. No, dalej gonią nas. No, Bezi, wykaż się czymś. Rozwal go. Rozwal tego dziada. Okej, dobrze, dobrze. No i widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Okej. Nie teleportuj się, tylko uzdrów się. No, zdrowiej, Bezi, zdrowiej. Dobra. No to idziemy dalej. Poskaczemy sobie trochę i tutaj już wyeliminowaliśmy wszystkich przeciwników, więc nie powinno być żadnych problemów. Saving tradycyjnie. I trzeba lecieć dalej. Tutaj mamy jakieś przejście. W sumie to mało co widać. A, to jest pułapka. Ojojoj. To była pułapka z kolcami. Dobra, Polska, przeszkadzamy to. O, ork. No, światło trzeba włączyć. Co nie? Żeby było cokolwiek widać. No. No i się chyba uzdrowić trzeba. Bezi. No. Bezi posłuchał. Grzeczny Bezi. Dobra. Przepraszam. Po co ci mana? Dobra, nieważne. Podnieś sobie to. Zapisać trzeba. Okej. No dajesz, iść. Dobra. No i jesteśmy w. O, słyszę jakieś pełzacze. No, to chyba coś pod nami jest. O, tutaj jakaś lawa jest. Jakieś światełka, co. O! Opiekun świątyni. Fajnie. A to z łuku go zdejmiemy na spokojnie. Chyba. Czy będzie problem z nim? O, dobry skok, Bezi. Ale trzeba go załatwić, tego worka. No. O. No i dobrze, prawidłowo. Zapisujemy i trzeba tam dalej poeksplorować teren. Tutaj mamy jakąś część świątyni bez. Oj, prawie spadliśmy. Bez zwodzonego mostu. Znaczy bez ogólnie bez mostu. Trzeba będzie coś uruchomić, żeby to się odblokowało. No i co my tutaj mamy? Wejście. O, no i nasi koledzy demony zieją z ogniem i. A, trzeba będzie ich pobić. O. A, tutaj fajny jest bóg właśnie, że one nie mogą jakoś przejść. No to w tym momencie Bezi, jakby zauważył to, wyciąga jakiś czar i będzie w nich nawalał. Najlepiej od magów wody, bo to są. O. Będą za chwilę ginąć. No wystaw się któryś. O, bardzo dużo im to obrażeń zadaje. Lepiej niż miecz. Znaczy nie wiem, czy lepiej, czy mi niż miecz. Ale lepiej, bo
Od razu zadaje obrażenia i nie można chybić tym. No może, że jeżeli byśmy trafili w ścianę na przykład, to tutaj możemy chybić. Ale tak, to za pierwszym strzałem od razu obrażenia dostają, nie, no nie da się w tym sensie chybić. No i no, mana się skończyła niestety. To trzeba ręcznie ich zabić. No i jak widzicie, nawalamy, nawalamy, a już dawno byśmy go zabili z magii. A tak musimy się męczyć, o. Dopiero za któryś raz nam się udało. No dobra. No co ty bezi? Nie włączysz przełącznika? A. No tak, no przecież może coś się włączyć po tym przełączniku. Dobrze, dajesz. Zapisz grę. No i. No tak, no po co przełączać ten przełącznik? Może iść dalej. Kto nam będzie życie układał? Dobra. No to pójdziemy sobie do następnego przejścia. No i co my tutaj mamy? Dalej lawa. I dalej są nasi koledzy. Dwaj znowu. Dobra, łap to. I to. I jeszcze to. I tak aż zginiesz. No jak widzicie, o wiele lepiej się nawala ich z magii niż z miecza. A niestety, jako magowie to nie jesteśmy za mocni. Ponieważ dopiero jak byliśmy strażnikami tam któryś lewe. A to im nic nie robi z łuku. Nieważne. To jak byliśmy. A nie robi jednak. O, to fajnie. Oto wracając, jak byliśmy magami, to za długo nimi nie byliśmy. I o to właśnie chodzi. A, no i pięknie, w tamtym momencie ten przełącznik po prostu zapomniałem przełączyć. I będziemy musieli tam pójść i potem jeszcze wracać, żeby tamten przełącznik wziąć i przełączyć. Dobra. No i pięknie tak będzie. A, to jeszcze inaczej zrobiłem, że wziąłem, przełączyłem tamten, nie przełączyłem ten, przełączę ten, zobaczę, czy będzie ten most. Most tu nie będzie i będę musiał pójść po trzeci przełącznik jeszcze. Dobra. Przełączaj szybko. Okej. Okay. No i jak zobaczyliśmy, że nic się nie. O! Ja! Podwójny fuks, bo prawie bym jeszcze spadł na wstecznym. No dobra. Niezły fart. No i zobaczyliśmy, że nic się nie stało. Nic tam to nie dało. I jak zobaczyliśmy, tam jest trzecie wejście. No i trzeba tam pójść. Oto będziemy sobie dreptać. Thank you.
No i jak widzieliście, aż dwie próby nam się nie udały z włączeniem tego przełącznika. Dwa razy spadliśmy. Widzicie, jakie to jest niebezpieczne. Ale za trzecim razem zapisaliśmy sobie już włączone to, bo długi jest ten filmik. No i jesteśmy przy tej kapliczce, ale tam są jakaś pułapka była. Więc my wcześniej widzieliśmy tą oto piękną dziurę, którą możemy wejść. I widzimy standardowo naszego kolegę. O, spadliśmy. Na szczęście nie do lawy. O, no i tutaj widzimy jakiś miecz. Magiczny miecz jakiś na Twoja tym. droga No dobra, no kończy to się niech on tam tutaj. gada co zwykle. Niech szczeźnie twa cielesna powłoka. Wolałbym nie, jeśli łaska. No i standardowe disbezia na orka. Oj. No to akurat nie przewidziałem, że wyciągniemy nagle łuk i będziemy na niego się strzelać. Tak? Ten spontan. No dobra, Bezi, weź się, wykaż. Walnij go, zabij go. Okej. No i walnął go, dobra. No, dobij go. No, kolejny poziom, ładnie. Zapisz mu wszystkie rzeczy. I zabierz ten magiczny miecz. Może lepszy niż ten topór. Nie, słaby. Co to ma być? Nigdzie go nie ma. Czy on może być taki słaby? O. Nie ma go. Dziwne. Może go przeoczyliśmy gdzieś. Nie no, inaczej by nie wyglądał. To bardzo dziwnie. No dobra, no to mamy tutaj przedziwny miecz przyczepiony coś tam, Uriziel. No dobra, to trzeba będzie Xardasowi to pokazać. To potem jak będziemy mogli stąd wyjść, to weźmiemy sobie. To idziemy dalej. Wow. Ja chcę jeszcze raz. Ale to było fajne. O, i tam są pełzacze w tej dziurze, jak widzieliście. Te wredne pełzacze. To one mi tam coś tam ten charakterystyczny dźwięk wydały. O, tam są. O, świątynny pełzacz. Dajesz, Bezi, ciśnij mnie o kulą. O, co za dziad? Ukrył się. O, dostał, cwaniak jeden. O, jeszcze kolegę ma. Ale to są proste. Proste te potworki. No dajesz, wyciągaj jakąś magię, Bezi. I ciśnij w niego kulą ognia. On już powinien zdychać, co jest? No i ostatni raz. O. Bezi, nie kompromituj się tak. Tylko nie skacz. Nie skacz. Dobry, Bezi. Mówiłem, nie skacz. Nie słucha się mnie w ogóle. O, coś się włączyło, czarny obraz. No, trzeba się uzdrowić. I lecimy dalej. Z tym koksem, dobra. Sejwik. I idziemy dalej. Tutaj mamy jakieś przejście podziemne, ładne. Ciekawe, gdzie nas doprowadzi. Dalej, dalej, dalej. O, jakieś wejście jest.
Tutaj chyba jeszcze nie byliśmy. A, światło mi zgasło. Oj! Uf, dobrze. Co tutaj jest ciekawego? Mamy przełącznik. No i właśnie, jak widzicie, tu jest problem tej akrobatyki, bo skaczemy dalej niż chcemy. A gdybyśmy nie mieli tej akrobatyki, to byśmy chcieli doskoczyć, na przykład tam, gdzie dalej byśmy chcieli doskoczyć, to byśmy nie doskoczyli. Ale że na przykład mamy tą akrobatykę, to na krótkie dystanse to po prostu wypadamy z... No... Chcemy doskoczyć gdzieś dalej, to doskoczymy, jak mamy akrobatykę. Jak nie, to nie doskoczymy, ale jak chcemy na krótki dystans, to doskoczymy, tak. No i taki paradoks występuje. No i właśnie, jak sobie z tym poradzić? Tam pewnie będzie jakiś problem z tym. A tam był przełącznik, to taka winda szybka. Dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Jakiś poziom cały zalany. O, dobrze, światełko włączyłem. Okej. No i co, to się zamknie? O, nie zamknęło się, dziwnie. Dobra, tutaj ma... No, zamknęło się teraz. No. Tutaj mamy te dwa przełączniki. Tutaj coś mamy? Nie, nie mamy. A teraz mamy tego demona. Ten posąg demona. O, strącił mnie. No i nic tutaj ciekawego nie mamy. Poza tym, że mamy przełączniki. Tutaj na rysunku było coś widać. O, tutaj otwiera przejścia. No i chyba dobrze, że otwiera przejścia. Okej. To teraz drugi przełącznik. Zobaczymy, co on robi. O, otworzył nam przejście dodatkowo. To nie, ten drugi to chyba pułapka albo coś dodatkowego otwiera nam. No. Co nam otwiera? No tak, zapiszmy, bo może to być akurat pułapka. No, tego nie moglibyśmy się spodziewać, ale na tych inskrypcjach widać jakiś... Jakiś topór tam był. Ale nie jestem pewien. A, demony włączy. Super. Zarąbiście. Demony. Znowu. O, nasz kolega. Strażnik. Ork. Dlaczego tak dużo ludzi. Znaczy ludzi. Potworów tu musi być, demobów. Ach, tego nie rozumiem. O, coś się łączyło tutaj. Nie wiem. O, i pełzacze, super. Ciekawe, skąd się tu wzięły. Bo na pewno nie z jakiejś... z ziemi nagle, czy coś. No bo to nie są takie jak wielkości chrząszcza. Tylko potrzebują wielkiej jednej dziury, żeby wyjść, wyleźć z tą wredną mordą swoją i nas wkurzać. I pewnikiem gdzieś tutaj jest jakieś takie magiczne przejście, dzięki któremu mogły one przejść i nas akurat zaatakować, kiedy my włączyliśmy ten przełącznik. Na pewno tak było. Albo takie są mądre te pełzacze, że aż włączyły sobie tą windę. To też możemy brać pod uwagę. No i teraz ta winda tutaj jest. No i, a właśnie gdyby te pełzacze skorzystały z tej windy, to byśmy słyszeli to. No, zapisać trzeba, no bo może jakieś pełzacze na górze się kryją, które nas zabiją. O, no to trzeba jeszcze topór wziąć. Prawidłowo, Bezi. Bo nóż, a nóż jakiś ninja pełzacz nas zaatakuje. Nie ma żadnych ninja pełzaczy, no to dobrze. Chociaż tyle, przeżyjemy teraz. O, no i jak debil spadliśmy i... Tyle. Dupa z naszej wyprawy. Umrzemy tutaj śmiercią tragiczną i głodową. I nie uratujemy świata i zostaniemy tutaj do końca... dni Beziego. Aczkolwiek może bohater nasz znajdzie jakieś wyjście. Tum, 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 tum. Nie! Jak debil wpadł do lawy. A nie, jednak jest prawie jak Jezus. Prawie, bo chodzi po cieczy, ale chodzi po lawie, a nie po wodzie.
Taki na, z naszego będziego mocarz. Widzicie to? Aż się zbuguje w tych ścianach. Dobra, teraz skocz ładnie. Dobrze, grzeczny bezi. O! O, ja cię. Ty, no. Jak on to ma zrobić? Jak on to ma zrobić? No. O! O, ja. To było epickie. Nie, to było epickie to, co zrobił. Dupek jeden. Dupek dwa. No cóż, trzeba skoczyć. No i debil musiał spaść. O, to nie ty bezi? A nie, to ci. Ale fajnie. Czyli ten też spadnie? Debil. Ha, ha, ha. Znasz, widzisz, będzie znalazł się większy debil od ciebie. No, prawie żeś znowu wpadł do lawy. I walnęłeś głową w ścianę. No nie skradaj się. I tak cię nikt nie słyszy. Włącz to światło i nie gadaj i idź. Mamy 40 punktów umiejętności, jak szybko zobaczyłem to. To trzeba będzie coś sobie kupić. Może siły. Albo coś innego. Nie wiem, zawsze chciałem się nauczyć z otwierania zamku, bo to jest bardzo przydatne w tej grze. Otwieranie zamków. Zwłaszcza po tym, jak tego nie potrzebuję i jakoś przechodzę całą tą grę. No i teraz się zaczynają schody. To trzeba przejść. No i jestem ciekaw, jak to nam wyjdzie, bo tutaj pamiętam, że było dużo zabawy z tym. Ech, dobra. Naładujemy się, zapiszemy sobie grę. No, bo się nauczyliśmy wcześniej z tamtym przyciskiem, że nie należy... No, a co ja będę więcej mówił? Sami widzieliście. Dobra. Pierwsze podejście za nami. Światło trzeba, bo przy zapisie wszystko tracimy. Światło, wszystkie bonusy, jakiekolwiek wcześniej sobie wzięliśmy. Dobra, drugie podejście. I co? I tupa. Teraz... Trzecie podejście zrobimy. Ale już bez światła. No i znowu dupa. Możemy tak cały dzień. Czwarte podejście. Czy już trzecie? Stracimy już rachubę. A Boże. Czwarte podejście. Piąte. Szóste. Siódme. Normalnie załamuję się, jak to sam oglądam. O! 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 No! Bezi. Dajesz. No nie. No i znowu Bezi, mnie zawiodłeś. No, jak ty możesz tak? No to trzeba jeszcze... No. No i nasz kolega tam se leży. No i... Bezi, proszę cię, weź coś wymyśl. Ech. Normalnie nie da się tak pracować. No ja cię. No i pewnikiem w tym momencie było... Będzie cięcie. I zobaczymy się wtedy, kiedy już będę... Na tej górze. No i... Która to już próba? Piąta, szósta, siódma, ósma? Już straciłem rachubę przez to. No i udało nam się dostać na górę w końcu po długich próbach. No i trzeba pójść pozabijać tych orków. Tutaj wcześniej strażników pozabijaliśmy, a szczęście udało nam się, nie mieliśmy z niej problemów. No i to jest ten opiekun. I nie będzie tam najmniejszego problemu. Oni są prości. Tylko ci jak na razie są mocni. Ci strażnicy i tyle. No dobra, no to... Co my tutaj mamy? Jakąś magię mamy sobie. Przeglądamy pewnikiem coś, żeby użyć.
O, śmierciożywieńców jeszcze tam mieliśmy, jak widziałem. Jakieś teleporty, nie teleporty. No nieźle. O, bryła lodu. Nie, bryły lodu chyba nie będzie chciał użyć. O, przyzwanie szkieletów. A, no te demony, no bo w sumie ich jest ich tam dość sporo. No tak, jeszcze z raz lub dwa sobie przyzwiemy. Okej, okay, jest ten. O. Czy dostanie szkielet? A nie, ten dostanie. No i dobrze. Wow. Poszedł na Neohita. Nieźle. Nie. Same misy. No dajesz. No co? No. Bezi. O, zabiły go. No i dobrze. Dobra, trzeba sprawdzić, co tam w środku nam się otworzyło wcześniej. I co my tutaj mamy? Jakiś pełzacz, to jakiś dom, jak widać. Jakiś domek tutaj był. Znaczy, w sumie dalej jest. A tutaj mamy nic, szkieleta lub dwa. A dalej. Przyglądniemy szybko, co my tutaj mamy. A, trzeba się napić miksturek. No bo to podstawa. No i można eksplorować dalej. Jeszcze szybki sejwik. I do przodu. O, pięść trolla. Jaki ładny topór. No, no problemy z wzięciem go. O, jakieś napoje. Pięść trolla się przyda. Chyba to będzie lepszy topór niż ten, co aktualnie mamy. To w sumie byłoby dobrze nawet. Jakieś napoje. O wiele lepszy niż ten, co mamy. No i dobrze. Ładnie wygląda. No, widzimy tutaj demony. Z tamtej ściany są. O, jakieś miksturka zręczności. Daje 8 zręczności. Dużo. 15 życia. 15 many. I 8 siły. Wow, dobre statystyki mamy. To fajnie, jeszcze pod końcówkę gry będziemy bardzo potężni, jeszcze bardziej potężniejsi niż wcześniej. No i dobrze, tak powinno być. Dobra. Co my tutaj mamy jeszcze? Mamy tutaj te demony. O, nic to nie zabiło mu. Ale tamtego pobiją trochę chyba. O, nieźle, na kilka hitów poszedł. Ładnie. Kolejny demon. O, no. Co jest? Znowu jak zwykle trzeba. A nie, na dwa hity, no to spoko. O, ja ci jeszcze ten. Ten cieć. Tak czy siak jest ciężki ten gościu do pobicia. Whistle 1. No dobra, co ty masz? Jak zwykle nic. Nic ciekawego. Trzeba pozabijać resztę demonów. Tutaj nic nie ma. Tam powinien być demon. No i jest. Ale nic nie robi. Dziwne. Dobrze, że przynajmniej się nie podpalamy, kiedy on nas atakuje. Ładna świątynia. Znaczy, to jest w sumie wszystko świątynia. Ale to takie, no bardziej taka wieża pod wieżę Xardasa podchodzi, a mur, znaczy ten mur, co ja mówię, most wygląda jak tych orków. O, ostatni chyba, ten szaman orków. No, podejdzie do nas i coś nam ciekawego pewnie powie. Musisz tutaj zawrócić. Nikt nie może zakłócić snu mego pana.
Nie ma lekko. Budzimy śpiocha. No i dobra. No, też, co ty robisz? Co jest? Dlaczego nie możemy zabić? Cholera. Nie zadaję mu nawet najmniejszych obrażeń. Potrzebuje innej... Teraz zginiesz. Chyba mamy przerąbane. I to zaraz. No, Bezi, ty uciekaj. Wow. Na trzy hity nas miał. Jaki koleś. Wow. Nieciekawie. Bardzo nieciekawie. To pewnie coś z Urizielem będzie związane. No bo znaleźliśmy ten Urizel, to trzeba pójść do Xardasa, powiedzieć mu o tym, co znaleźliśmy. I powinno być git. O, demon. No i w sumie... To będzie jak na razie... Na tyle ja tam tutaj przyspieszę. Wygląda to, że ten coś tam należy do orkowych szamanów, jest o wiele bardziej potężniejszy od innych i jest śmiertelny. Znaczy na niego nie działa ta broń dotychczas, z której korzystaliśmy. Trzeba będzie magiczną broń użyć. No i my będziemy musieli pójść do tego Xardasa, no to tutaj robię cięcie. No i jesteśmy już u Xardasa. Ten kufer przeszukiwaliśmy? Tak, już przeszukiwaliśmy. Okej. Jak jesteśmy magami wody... No i... Ciekawe co nam powie... Ciekawego... Xardi. Tum, 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 tum. Okej. Xardi, Xardi, Xardi. Powiedz ty mi, co ja mam robić z tym mieczem? No. Co jest? A. Dobra. No, bo jesteśmy magami wody, więc powinniśmy sobie zmienić ten strój. No, ściągaj łuk. Okej, pięknie. Znalazłem drogę do podziemnej świątyni. Znalazłeś? To niesamowite. Stałeś się niezwykle potężny. Potężniejszy niż ktokolwiek wewnątrz bariery. Może rzeczywiście jesteś człowiekiem, o którym wspomina proroctwo orków. Proroctwo? Jakie proroctwo? Prastare manuskrypty orków spisane tuż po zamknięciu świątyni wspominają o świętym nieprzyjacielu. Świętym nieprzyjacielu? Kogoś, kto raz na zawsze wypędzi śniącego z naszego świata. I to ja mam być tą osobą z przepowiedni? Mylisz się. Na pewno się mylisz. Może tak, może nie. Znalazłem dziwny miecz. Pokaż mi go. No, on to sobie założył miecz i tyle. W sumie duży ten jest miecz. I fajnie wygląda nawet. No, przestań machać nim i to tego. Ciekawe. Wyryto na nim słowo Urizel. Słyszałem o tym mieczu. To oręż z dawnych lat, kiedy rasa ludzka była jeszcze bardzo młoda. Nie wiem, z jakiego materiału go wykuto, ani nawet kto go wykuł. Według legendy miecz ma posiadać niezwykłe moce, ale nie wyczuwam wokół niego magicznej aury. Może się wyładował? Urizel posiadał niezwykłe moce? Napisano, że posiadacz tej broni był w stanie przebić najgrubszy pancerz i przezwyciężyć najsilniejsze zaklęcia. W jaki sposób tak potężny oręż trafił w ręce orków? Ponoć orkowie odebrali go potężnemu rycerzowi. Nie wiedzieli, jak go wykorzystać, więc postanowili go ukryć. Jak widać, nie dość dobrze. No i prawidłowo. Orkowie będą po prostu zabierać nam najlepsze miecze i chować je. Nie obejdzie się bez odpowiednio silnego źródła magii. Masz na myśli źródło wystarczająco potężne, by wysadzić w powietrze magiczną barierę? Coś w tym rodzaju. Oprócz tego potrzebna będzie specjalna magiczna formuła, która przekaże całą wyzwoloną energię na miecz.
Daj mi trochę czasu na przygotowanie formuły. W międzyczasie, jak poszukam sobie lepszej zbroi, te niebieskie szmatki nie zapewniły mi zbyt wielkiej ochrony w podziemnej świątyni. Powinieneś zajrzeć do mojej starej wieży. Twojej starej wieży? Podczas trzęsienia ziemi pochłonęło ją jedno ze wschodnich jezior. Jej szczyt powinien nadal wystawać na poziom wody. Wewnątrz zostało kilka cennych artefaktów. Nigdy nie zadałem sobie trudu, by je odzyskać. Jak się tam dostanę? Nie zaglądałem tam od trzęsienia ziemi, więc sam będziesz musiał poszukać drogi do środka. Weź ten klucz. Otwiera skrzynię, w której przechowywałem szczególnie cenne artefakty. Czyli pięknie ma tą zbroję. No i dobra, to trzeba tam będzie pójść i to zdobyć. No, chuj, na jezie od razu. Co tam? Trzeba skoczyć sobie. No i dobra, tutaj też zrobimy cięcie. No i jesteśmy już przy tej wieży. Jak widzieliście, Xadas miał rację, tam pochłonęło to całą jego wieżę wodą. Widać tylko czubek. No i jesteśmy tutaj niedaleko tego spotkania naszego kolegi Urszaka, więc nie trudno będzie to znaleźć. Okej, no teraz trzeba tutaj wejść jakoś. No to popłyniemy sobie. Nurkuj, Bezi, nurkuj. No i jakoś powinniśmy... Oby nam powietrze starczyło na to. Raczej tak. Chyba zdążymy. No, zdążyliśmy, okej. No i co my mamy tutaj ciekawego? A! No i jak przy okazji widzicie, poduczyliśmy się troszeczkę zręczności i siły. Mamy nową kuszę. No i powinno być... O, szkielety. I my za dużo im nie robimy. Praktycznie nic. No to super. No to zostaje nam tylko 5 trolla. A to... jak nas nie zabiją, to będzie git. Okej, i jeszcze jeden. A, i kolejny. No dajesz, gin. Tak tego nie lubię, jak nasza postać nie trafia w przeciwnika. O, i kolejny poziom. Ładnie. Dobra, co my tutaj mamy? Szybki zapis. I dalej mamy... ten dźwięk zombie. Spadaj. Czy oni są... Oni są tacy wolni. A, i znowu jak zwykle chybiliśmy. Wow, na 3 hity ich mamy. To ładnie. Ogień. Okej. Jednego mamy z głowy, jeszcze 3. Jeszcze 2. I ostatni nam został. Okej. Nic ciekawego przy sobie nie mają. No dobra. No to weź sobie miksturkę, doładuj się. I możemy iść. Miksturki many jeszcze. I tam pewnie jeszcze będą jakieś szkielety. Zamiast życie. No i dobra, na szybko tam podbiegniemy sobie. O, szkielet mag. Tych to nie lubię najbardziej, bo oni przyzywają tą całą armię szkieletów. I są nie najfajniejsi, bo jeszcze potem rzucają nas magią. O, walną nas, jak śmiał. No. No co za...
A ty co się dusisz, się śmiejesz? No. O ja się tam w sumie, jest kolejna zgraja zombie. Ale teraz powinniśmy sobie z nimi poradzić na spokojnie. No i git. No. Teraz z tymi trzeba sobie poradzić. Oni się duszą. Tak. Albo się śmieją. No. No co za zombie walną w nas. Dobra. Ostatni. A nie, jeszcze tego sobie ubijemy. Na dwa hity poszedł. Dobra. Okej, to szybko lukamy na to, co jest w tych skrzynkach i uciekamy stąd. Miksturki, bryłka rudy i jakaś magia. Napoje, to się przyda. I kolejny kufer. Też mamy napoje, ale dalej zbroi nie widzę. Po jakim w drugim skrzydle jest. Spadliśmy. Jestem ciekaw, jak ta w ogóle wieża wyglądała, no bo to ma dziwną budowlę. Budowę to całe, to wszystko. Pewnie to był poziom dolny. Albo górny. I ciekawe, jak dawno było to trzęsienie ziemi. No tutaj nic nie ma. Wieś wszystko, Bezi? Nie wiesz wszystkiego. Okej, i tutaj powinna być ta zbroja. Ale ma dobre statystyki. I jakiś teleport tam był. Dobrze, Bezi. No i mamy elegancką zbroję. Odporną na magię, na wszystko. I ładnie wygląda, Z rudy wykonana pełnikiem. Bardzo fajna. Ciekawe, skąd Xardi ją miał i dlaczego jej sam nie brał. No i dobra, to wszystko. To teleportujmy się do Xardiego. Co jest? No i jesteśmy już u Xardiego, teraz trzeba mu powiedzieć, że znaleźliśmy jego zbroję. I czy on już skończył tą regułkę z... od tych magów? Pewnikiem tak. Ach, jak widzę, nosisz zbroję runiczną, wykonaną z magicznej rudy. Tak. Znalazłem ją w zatopionej wieży, w jednej z tych starych skrzyń. Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Uriziel w bitwie z orkami. Mam tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. Przygotowałeś już formułę, która przywróci Urizielowi jego dawną moc? Tak, wszystko gotowe, ale sam nie dasz rady jej użyć. Dlaczego nie? Będziesz musiał dotknąć mieczem źródła mocy magicznej. Dokładnie w tej samej chwili jakiś mag musi wypowiedzieć formułę. Zatem muszę sobie poszukać kogoś do pomocy. Weź formułę i przywróć Uriziel do jego dawnej świetności. Będzie ci wkrótce potrzebny. Pyłki mam to orka. No dobra, to będziemy musieli sobie sami poradzić jak zwykle. Z tym znalezieniem osoby potrzebnej, ale... Pyłki jedna osoba, która nam pomoże, to Milton. No i w sumie będziemy na tym kończyć odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał, nie zapomnijcie zasubskrybować nasz kanał, zalajkować ten odcinek i oglądać nasze inne odcinki, a następnym poszukamy tego Miltona i naładujemy Uriziel. No i siemano.